czekaj, bo nie mogę tego rozwiązać. Czekaj. Niech on nie gwizdze, bo będzie nieszczęście. No. Zdejmij to. Czekaj. Mici? Przestraszył. Znowu czaiłeś się na Kubusia. Ty. Tyle razy ci mówiłam, że żółte ptaszki są niesmaczne. Przyjdę. Pato. Ty się kiedyś, bracie, doigrasz. Co ona takiego marzy, nie możesz się od niej oderwać. Co się stało? Alarm. Przyjechał jakiś nowy oberleutnant i rzuca się jak furiat. O co mu chodzi? O co? Wścieka się, bo połowa naszej kompanii leży pijana w trupa, a druga połowa w burdelu. Już wiesz o co. Zaczekaj. No już. Pijan szybko złaził. No weź tu łapy. Ulimbach, a to menda.
Nie tak szybko, Ben. Tak cię wykończyła? Chyba dojrzeliśmy do operacji Pierzyna. Lepiej pomyśl, co powiesz temu nowemu. Jak on się nazywa? Von Nogai. Niemiec? Nie, Chińczyk. A to za różnica. Tyle szubienic jeszcze na świecie nie było, ile się postawi dla zdrajców po wojnie. Myślicie, że przegramy? Niemcy niedługo będą w Paryżu, a my w Rzymie. Słyszeliście o nowych tankach niemieckich, które mogą dogonić pociąg? O Zeppelinach? Anglików wytrujemy gazem jak szczury! Tak jest! Gazem! Milczeć! Jak was nie pytam! Politycznie podejrzani. Wy nie jesteście podejrzani. Wy jesteście winni przestępstw politycznych. Już ja was znam, łajdaki, hołota. O co na przykład wy jesteście podejrzani? Bardzo przepraszam, panie Oberleutnant, może to wygląda na niegrzeczność, ale mówię szczerą prawdę. Zostałem oskarżony o agitację w latrynie. A jednak... Ale ja nie agitowałem. Zapytałem tylko kolegę, czy wie, dlaczego panowie oficerowie piją czarną kawę. No i co? No nie wiedział, więc mu powiedziałem. Żeby gówno glanc miało. Was! Pozwolę sobie zameldować, że Gefreiter Kania mówi prawdę. Czytałem protokół. A ten kolega, prawdę mówiąc kretyn, pyta, po cóż ten glanc? Więc mu mówię, dla odróżnienia. Bo nasze gówno musi stać na baczność przed oficerskim. A pan Oberleutnant rozumie. Ściany latryny mają uszy i zaraz mnie na przesłuchanie wzięli. Oto dlaczego potrzebna jest praca oświatowa. Ten żołnierz nie tylko nie zrozumiał swojej winy, ale jeszcze ma poczucie krzywdy. A to trzeba naprawić. Frajter Kania też do paki? Na razie służba 24 godziny poza kolejnością. Eins, zwei! Eins, zwei! Eins, zwei! Bewegt euch zum Teufel! Eins, zwei! Eins, zwei! Eins, zwei! Eins, zwei! Habak! Szef kompanii melduje kompanię na ćwiczeniach gimnastycznych. Dziękuję, dajcie spocznij. Dajcie spocznij. Spocznij! Kiedy przybyłem niezapowiedziany parę dni temu, tak się złożyło, że wielu z was było nieobecnych. Większość z nas obecnych była nieprzytomna. Dlatego odłożyłem na dziś to, od czego musimy zacząć naszą znajomość. Jestem Oberleutnant Franz von Nogai i zostałem przydzielony jako zastępca waszego dowódcy, kapitana Wagnera. Z tego, co widzę, stwierdzam, że jesteście rozpuszczeni i jako żołnierze nie przedstawiacie na razie żadnej wartości. Te wartości, które są wam potrzebne, a które w całej pełni określają żołnierza, będę starał się wam wpoić z całą energią i wytrwałością, na jaką mnie stać. A pragnę was zapewnić, że stać mnie na wiele. Na więcej niż się spodziewacie. Nie mam słabych stron. Jestem z jednej bryły, której ugryźć nie można. Nie mówię nigdy dużo i dzisiejsze moje słowa niech wam zapadną głęboko w mózgi, bo powtarzać ich nie będę. Przy czym jest mi całkowicie obojętne, czy wasz stosunek do mnie będzie dobry, czy zły. Przewiduję raczej nienawiść. Aha, i jeszcze jedno. Będę potrzebował ordynansa. Po ćwiczeniach ochotnicy zameldują się u szefa kompanii. A wy wybierzcie najmniej inteligentnego i przyślijcie go do mojej kwatery. Tak jest! To wszystko. Kontynuujcie ćwiczenia. Habak! Wysaki! Ip! Zawsze może być jakiś błąd w rachunku. I on go popełnił. Dał się poznać nam, ale my nie daliśmy się poznać jemu. Wiesz, co jest teraz ważne? No. Akcja Pierzyna już niedaleko. Masz forsę? Ani centa. No widzisz. Ja mam pół korony. Jak ty się właściwie nazywasz, synu, co?
Ja? No? Haber. Haber. A na imię? Moritz. Moritz? Coś ty chciał Maurycy kupić za te swoje pół korony? Szklankę mleka? Kania, no. Czy mleko to koszer? Ja naprawdę nie mam więcej. Pan Ulmbach mi zabrał. To złodziej. Nie bój się, mały. Widzisz tego klienta? Przecież to cywil. No to co z tego? Dokumenty, proszę. Ode mnie? Szeregowy Benedek, zabezpieczaj się tyły. Już panowie. Pendechuch! Szeregowy Haber, przeszukać zatrzymanego. Wyjmijcie mu portfel. Hej, Giulio. Jak to się nauczyli podrabiać dokumenty teraz? Ale ja... Co pan robi w Szatorolio Ujhej, panie Hej? Panowie, to jakieś nieporozumienie. Mieszkam w Szarosz Potok, jestem aptekarzem. Znają mnie tam wszyscy. Przyjechałem tutaj, żeby kupić trochę preparatów u hurtownika. Aha, patrzcie no, szeregowy Benedek. Jakież dziwne jest życie. Nasz znajomy farmaceuta z Szarosz Potok ma pecha być sobowtórem poszukiwanego szpiega. Cóż za uderzające podobieństwo, prawda? Kropka w kropkę. Szeregowy Haber. Ładna. Historia, co? Idziemy na odwach. Zdjąć kapelusz, jazda. Panowie, to jakieś tragiczne nieporozumienie. Chodźmy do pana Hegedisza. On zaopatruje apteki. On na pewno poświadczy, że byłem u niego. Jak ja wyglądam? Gdyby mnie teraz ktoś zobaczył. Panie komendancie, proszę mnie wysłuchać. Powiem panu prawdę. Nie byłem u hurtownika. Byłem w burdelu. A, więc był pan w burdelu, a nie u hurtownika. Tak, ale pan hurtownik też tam był. Byliśmy razem. Gdyby pan dowódca nie kazał mi iść na odwach, to zaraz wyznałbym prawdę. Ja mam troje dzieci i żonę. Ile pan proponuje? 50 koron. To znaczy po 50 koron. A dla pana komendanta dwa razy tyle. No, ostatecznie. Proszę. No. I podziałeś. Teraz poradzę. Prowadzili tu u nas teraz taki Feldgericht, że od razu pod ścianę. Ci z lewymi dokumentami trzymają się od tego miasta z daleka. Tak to u was ostro? Jeżeli o mnie chodzi, to jestem przeciwnikiem rozstrzeliwania o byle co. Ale widzisz, bracie, wojna to nie majówka. Obrzydliwi sędziowie są teraz u nas, a żandarmi to istne świnie. Tacy to bez skrupułów. Gotowi powiesić rodzonego brata za przedłużenie o 2 dni przepustki. Nienawidzę odstawiać ludzi na odwach, bo potem nie mogę całą noc spać. Koledzy rany boskie, nie róbcie mi tego, mam... Chcesz powiedzieć, że masz... Żonę i troje dzieci. I że w cywilu jesteś aptekarzem. A nie, nie. Mam wytwórnię abażurów i gorsetów. I gorsetów. A skąd pochodzisz? Z Wiednia, z Grinsingu. No proszę, ty, Haber, zdaje się, też jesteś z Wiednia. Tak, ale ja pochodzę z Ficingu. Ficingu, nie szkodzi. To my się z Benem teraz przejdziemy, a ty wytłumacz koledze, co ma robić. Jest tak. Żandarmi rozstrzygują wszystko. Zdanie koleżki musi kosztować. Dobry, panowie. Dobry. Ciekawe, jak sobie poradzi maleństwo. Thank you.
musi go porządnie wydoić, żeby się do nas kupić. Nie bój się. On ma kibele. Żebyście się nie spóźnili. Pardon. Głowa do góry, profesorze. Pójdziecie ze mną na górę. Cześć, Różyczko. Stara, nie odważ się zainkasować od was. Ja chętnie. Poszalałeś? Jak zaczniemy przyglądać w naturze, koniec naszego interesu. Poczekaj do wieczora, pieniądze już masz. Za forsę to ja nie mam frajdy. Dobra, do roboty. Panowie są tu służbowo. Poza tym pan Kania przecież... Przepraszam, nie chciałam pana dotknąć. Wie pan, jak roznoszą się plotki. Nie można dochować tajemnicy. Rozumiem, madam. Bardzo ładnie. To ma się świecić jak psu jajca. Kania. Co? Ja już wiem, o jakiej pierzynie wygadacie z Benedekiem. Tak? Pewny jesteś? Domyśliłem się. Wy chcecie zwiewać do domu. To znaczy pod pierzynę. To ty domyślny jesteś. A coś ty robił w cywilu? Może byłeś kapusiem? Nie. Ja byłem krawcem. Krawcem? Masz stanowczo zabójną wyobraźnię jak na krawca. Kania, słuchaj. Wy się nie musicie mnie bać. Ja bym też chciał zwiewać. Zwiewać? Ty? Przecież tu jest jak w raju. Włóż to między bajki, chłopcze. Chłopaki, kryć! Von Nogaj schlał się i grozi, że skoro nie ma ochotnika, to on sam sobie znajdzie ordynansa. I wtedy dałem rozkaz pluton egzekucyjny. Pluton egzekucyjny, cel, pal! I wtedy chłopcy palnęli salwą. I ta banda strajców nakryła się nogami. Rewolucji im się zachciało, kanalium. Jestem przy panu, panie oberlejtnancie. Trąbcie na apel? Tak jest, tylko pana odprowadzę. To jest. Słuchaj, Kania, zabierzcie mnie ze sobą. Mój teść pracuje w Czerwonym Krzyżu w Genewie. Żona mi pisała, że chyba przeniesie się z Wiednia do tatusia. Zrozum, ja nie mogę jej stracić. W Czerwonym Krzyżu w Genewie? A co tam robi, woźny? Nie, referendarzem. Referendarzem? To co ty tu robisz, bracie? Co wy tu robicie? My? Nic. 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 Lać nie gadać! To ten Zuch. Ochotnik. Brawo. Jak się nazywasz? Baldini. Giuseppe Baldini. Mianuje się ordynansem. Poczuj. Ależ to jest jeniec, panie oberlejtnancie. Wow. Przydzielony do pracy w stajni. W stajni? Co w stajni? Jak śmiecie dysponować moim ordynansem? Śmielę się zameldować, że regulamin... Milczeć. Chabasz! Jak śmiecie kwestionować rozkazy dowódcy? Nie wypełniacie swoich obowiązków? Tak jest! Kazałem wam zorganizować lekcję patriotyzmu? Tak jest! Zorganizowaliście? Tak jest! Kto będzie instruktorem? Gewajter Kania! Kania! Ten Polak! Tak jest! Zobaczymy, jak się spisze. A niech się tylko nie spisze. Ej!
A to? No. A to? Niezłe cycki. Raz, dwa. I? To mój znajomy! Są takie przykłady, że będziecie płakali jak bobry. A jeżeli to jest... Zobacz, jaki kutas! Tam jest spokój. Panie podobnik, zaskok, żołnierze, 60. I po 60. Uwaga, idą! Proszę, żołnierze powtarzają. Jeder Schuss, ein Russ! Jeder Schuss, ein Russ! Jeder Stoss, ein Franzos! Jeder Stoss, ein Franzos! Ha! Panie kapitanie, Freiter Kania melduje. Spocznij. Służy! Prowadźcie dalej zajęcia, Freitrze. Zobaczymy, jak wam idzie. Siadaj! Powtarzamy. Jeder Stoß, ein Franzos. Jeder Stoß, ein Franzos. Jeder Schritt, ein Ritt. Jeder Schritt, ein Ritt. Skąd wzięliście te chorobliwe głupstwa, Freitrze? Czyżby to wymysł któregoś z naszych miejscowych kretynów? Melduję, że nie, panie kapitanie. Przepisem jest broszurek patriotycznych, które otrzymałem od oberleutnanta von Nogaja. Skąd pan to wziął, panie kolego? Przysłano mi z referatu prasowego, panie kapitanie. No, ale tutaj widzę, są różne pouczające przykłady, a ten wierszyk wyrwany z kontekstu to jest taki dość... A zresztą po co się uczyć go na pamięć? Melduję posłusznie, panie kapitanie, takie otrzymałem polecenie. Pan oberleutnant słusznie zauważył, że zawsze podczas inspekcji wywołuje się z szeregu największego bałwana. Więc lepiej, żeby się czegoś nauczył na pamięć, niż ma mówić od siebie. Faktycznie, tak to już jest, że najszybciej zwraca na siebie uwagę idiota. Nic nie zrozumieliście, frajtrze. Ja mówiłem tylko... W tej sali są pchły, coś mnie oblazło i gryzie, panie kolego. Hamak! Prowadźcie dalej zajęcia, frajtrze. Spocznij! Róża mówi, że panienka ma wielki talent. Ma go po ojcu. Pan Kania powiedział, że ma absolutny słuch. Przyznaj się, że to dlatego, że chcesz mnie rzucić. Przecież wiesz, że nie mogę z wami uciekać. Nie, Micy, naprawdę nie. Ty już mnie nie kochasz. Kocham cię, Boże, kocham. Micy, mama, proszę cię, mama. To szkoda, że temu chłopcu przytrafiło się takie nieszczęście. Byłby doskonałym kandydatem dla Micji. Panie szefowo, brzuch mnie okropnie boli. Mogłabym pójść do domu. Nic nie będzie, dam ci kropli do ziemcowa. Panu Kaniu przytrafiło się jakieś nieszczęście? Był ranny na froncie włoskim. Jak to nic nie wiesz? Panu Kani szrapnel ptaszka urwał. Więc co tam on za chłop? Na męża się nie nadaje. Ptaszka? Jak to? Nie puszczę cię. Nigdy. Nigdzie. Dobra. Nigdzie.
Zanieś to, panience. A wywal się na schodach, to ci kudły powyrywam ty ofermo. Tylko nie zapomnij zapukać. I powiedz dobry wieczór. Dobry wieczór. Uczyłeś się tego? Krawiec. To jest zawód artystyczny. Ty wpadnij do mnie do Wiednia po wojnie, to ja ci taki garniturek skroję, że się w lustrze nie poznasz. Garniturek? Na razie to mi nogę uszył buty. Znowu dał mi służbę poza kolejnością, sukinsyn. Martwisz się? Przecież potrzebujemy forsy. Pierzyna będzie kosztowna. Sądzisz, żeś się już załapał? Tak? Ja sądzę, że teraz to wy mnie prosić będziecie, żebym was zabrał ze sobą. A to czemu? A dzięki temu, kolego. Rozkazy wyjazdu? Jak wyście właściwie wyobrażali sobie waszą akcję? Ty masz rację. Ale to są drugi ścisłego zarachowania. Jak chcesz to podpieprzyć? Weź mnie na patrol, to ci powiem. Na patrol idzie Slawik i Ben. Trzeba by to jakoś z szefem załatwiać, ale... Co jest do nagłej kliki? Już mi na patrol! Kiedy pani szefie melduje, że Slawik dostał sraczki, mówię Haberowi, żeby go zastąpił, a ta świnia nie chce. Nie chce? Koledze nie chce pomóc? Haber, leserze jeden, natychmiast na patrol! Tak jest, panie szefie. No. Dokumenty, proszę. Dokumenty? Nie wiecie, co to są dokumenty? Może wy jesteście nie tutejszy? Nie tutejszy, ale rozumiem, co znaczy dokumenty. Proszę. Henho! Niezłe falsyfikaty wam teraz robią. Ale z nami wam tak łatwo nie pójdzie. Idziemy na odwach. Po co na odwach? Po co? Już tam się dowiecie po co. Już oni z was wycisną, co z was za ptaszek, skąd macie te lewe dokumenty. Szpieg czy dezerter? Idziemy. Chyba, że... Chwileczkę, Gefreiter. Coś wam jeszcze pokażę. Zenhorst, major kontrwywiadu. Panie majorze, Gefreiter Kania melduje. Gefreiter Kania? Tak jest, znaczy Kaniowski. Imię? Jan. Polak? Tak jest. Jednostka? Kompania wartownicza 60. Pułku Piechoty w szatrolu jej. Pięknie, pięknie. Pięknie. Pan major pozwoli, że się odmelduje. Możecie odejść. Patrol! Brawo! Zut! Naprzód! Mysz! Króca zeks, aleśmy wpadli. Ja już od rana miałem złe przeczucie. Ja też mam przeczucie, że zaraz oberwiesz w ucho. Nie mazgaj się. Uspokójcie się. Nie wyjdziemy z pierdla do Wielkiej Nocy.
Nie przejmuj się. Na nowy rok ogłoszę amnestię. Przyjęty na stan kompanii 29 marca 1918 roku. Kompanii... 29 marca 1918 Szefie. Roku. A może by tam szef wszedł na chwilkę pod jakimś pretekstem i przewąchał, co się święci? Czyś ty zwariował, przewąchał? Się ci czeka, jak nabroiłeś. A ty pisz. A co ja mam pisać? Jak tu jedno słowo napisane. Chudiej. Pewnie nazwisko. Nazywa się Chudiej? Ich weiß nicht. Nie wie, jak się nazywa, kretyn. Może nie rozumie? Verstehst du Deutsch? Ich weiß nicht. Bauwan. Ale chyba nie rozumie. Zapytajcie go po czesku. Jak se imenujesz? Imeno. Twoje. Imeno. Jak się nazywasz, kolego? Ich weiß nicht. Idiota, idiota! Zapytajcie go, widzisz, Haber. Nie warto. Przecież od razu widać, że on nie z naszych. Prędzej Nordyk. A jeżeli on jest Nordyk, to ja też jestem Nordyk. Gadaj, bydlaku, kim jesteś zaraz, bo inaczej łeb ci rozwalę! Ich weiß nicht. Szefie, ja już wiem. To musi być Hucu. Tak, to jest Hucu. Hucu. A cóż to za nacja? Jeszcze o czymś takim nie słyszałem. Oni mieszkają na granicy Serbii. Jasne. Taki lud na wymarciu. Już bardzo ich mało na świecie. Na wymarciu. To dlaczego ta bestia jeszcze żyje wobec tego? Do tego jeszcze świnia. Ale trzeba jednak wypełnić ten blankiet do jasnej cholery! Sierżant i frajter do kapitana. Jak myślisz, co mu zrobią? Ich weiß nicht. Widzisz? Czasem odpowiadasz z sensem. Spocznij. Riker, Kania Kaniowski, Jan Polak. Wszystko się zgadza. Tak jest! Frajter Kania Kaniowski miał służbę przedwczoraj. Przedwczoraj, panie kapitanie. To są pytania, na które nie oczekuję odpowiedzi. Te odpowiedzi znam. Ale nawet gdybym ich nie znał, to i tak by mnie nie interesowały, jak zresztą i pytania. Znam wszystkie możliwe pytania i wszystkie odpowiedzi. Jeśli mimo to je zadaję, to dlatego, że jest to niestety mój obowiązek. Zrozumieliście? Co do wspomnianego mojego obowiązku, to chcę jeszcze dodać, że mój stosunek do tegoż obowiązku jest moją osobistą i całkowicie prywatną sprawą. To zwalnia mnie od wszelkich dalszych komentarzy, przypisów, suplementów i glos. Zrozumieliście? Frajter Kania Kaniowski był dowódcą patrolu. Ale frajtrze Kania Kaniowski, oznajmiam wam, że za wzorowe pełnienie służby patrolowej w mieście ze specjalnym uwzględnieniem operatywności i czujności zostajecie przedstawieni do odznaczenia. Ten wniosek wraz z uzasadnieniem przesłano z centrali kontrwywiadu, podpisał major Zenhorst. Sierżancie, proszę wypełnić odpowiednie formularze i przedstawić mi do podpisu. Odmaszerować. Panie kapitanie!
cudowne ocalenie i świętego majora Zerhorsta. Sierżant kazał mi wypełnić dwa wnioski o odznaczenie. Drugi dla siebie. On wie, że kapitan podpisze wszystko, co mu się podsunie. A ja przypadkowo odkryłem, że mój kluczyk pasuje do jego szuflady. Patrz. Więc to jest ten twój złoty kluczyk do naszego szczęścia, ty zraniu. Słyszałeś? Do Gajowi przysłano papugę. Papugę? Po co mu papuga? A skąd? Od babci albo od cioci. Na klatce był adres zwrotny. Hilda von Nogaj, Wiedeń. Skąd wiesz? Od jego ordynansa, tego Włocha. Ja wam pokażę, bydlaki. Odznaczenia. Odznaczeń wam się zachciewa. Ja was odznaczę, że popamiętacie mnie do końca życia. Szef do mnie! Ustawiliście kompanię według moich zaleceń? Tak jest, panie Oberleutnant. Zaraz się przekonamy. Austriacy, wystąpić. Austriacy, wystąp! Okazuje się, że w naszej kompanii w ogóle nie ma Austriaków. Pozwolę sobie zameldować, że wszyscy jesteśmy Austriakami. Wszyscy? Ciekawe, więc dlaczego wszyscy nie wystąpili? Pan Oberleutnant kazał ustawić według narodowości. Od prawej są Czesi, Słowacy, Słoweńcy, Bośniacy, Chorwaci, Polacy. Jednym słowem cała trzoda słowiańskich bydląt niezdolnych do samodzielnego życia. A gdzie są Niemcy? Pan Oberleutnant raczył mi przerwać, więc nie zdążyłem powiedzieć, że Niemcy i Węgrzy są na lewym skrzydle. A więc jednak są. Brawo. Musimy to uczcić. Rozkażcie odśpiewać hymn. Nie zrozumieliście? Hymn! Kompania, baczność! Hymn! Śpiewać! Gott erhalte, Gott beschütze. Kastrat? To i kastrata mamy w tym burdelu? Kompania, śpiew! Unser Kaiser, unser Land. Melduje posłusznie, że to z powodu nieznajomości języka niemieckiego. Oni hymn znają, ale nie umieją. Znają, ale nie umieją. To ja was nauczę hymnu, że będziecie go śpiewać przez sen. Ze łzami w oczach będziecie go śpiewać, wy politycznie podejrzane świnie. Za pół godziny kompania w pełnym rysztunku na placu. Zarządzam nocne ćwiczenia polowe. Rozkaz! Zuwefe! Radaus! Links! Radaus! Links! Radaus! Links! Radaus! Links! Radaus! Links! Radaus! Links! Padni! Pozdraj! I nasi! Szela! 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 Gimli! Czuwać się! Moment powiem! Tiefer, tiefer! Głębiej! Niżej! Tiefer, tiefer! Und vorwärts! 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 Schneller, schneller! Und tiefer, mein Erster! Tiefer! Schneller, hab ich gesagt, schneller! Vorwärts! Powstań, szeregu zbiórka! Bandycka szajko łajdaków, trzoda słowiańskich bydląt i wy, wyrodne jednostki renegatów naszego narodu. Tylko kretyn bez wyobraźni wziąłby wasze zachowanie za dowód żołnierskiej karności i zapału. Ale ja nie jestem naiwny. Czego się śmiejesz, idioto? Tak! Wasza gorliwość jest złośliwym sabotażem, obliczonym na złamanie mojej woli, uczynienia z was czegoś, co choćby w ogólnych zarysach przypominało cecha żołnierza.
Myślicie, że jeśli będziecie bez słowa spełniać wszystkie moje rozkazy, doprowadzicie mnie do szału i upokorzenia? Nic podobnego się nie stanie. Przyjrzałem wasz podły plan i wiem, że ten bandycki sabotaż ma swoje źródło w zmowie. Ale ja dotrę do tego źródła i mam nadzieję, że już niedługo sąd wojenny będzie miał trochę roboty. Melduję posłusznie, panie Warletna, że mam już pierwszych trzech ochotników na ławę oskarżonych. Rozkaz? Dlaczego nie mówiłeś, że kompanii nie ma w koszarach? Bo pan kapitan nie pytał. Gdzie oni byli? Mieli nocne ćwiczenia. Kto zarządził? Pan Oberleutnant von Nogai. Pójdziesz zaraz do Oberleutnanta i powiesz, że go wzywam. Zaraz? No, i niech się wykąpie, nie znoszę zapachu stajni. Tak jest. Powtórz rozkaz. Mam trzykrotnie okrążyć kląb, zatrzymać się, dać papudze wody i 6 ziarenek pieprzu. Poczekać, aż zje, jeszcze raz okrążyć kląb i wracać do domu. Ile ziarenek pieprzu? 6. Źle powiedziałem, 5. Kiedy pan... Nic, bydlaku! 5 ziarenek pieprzu! Tak jest. Putan. Duncan! Ej, Italiano! Dokąd idziesz z tą papugą? Ona musi mieć spacer. Na twoich nogach? Co robić? Jak ci jest u tej kanali? Lepiej. To znaczy, żarcie jest lepsze. A co ci się stało, policzek? Uderzyłem się. Potknąłem się o wycieraczkę i walnąłem w drzwi. Abu, abu, jak zawsze. Abu, czysta gęba. Abu, pełny badziuch. Widzę, że jest pan z gatunku tych oficerów zawodowych, którzy nigdy nie pozbywają się bezkrytycznego zapału do pracy, panie Oberleutnant. Pozwolę sobie zameldować panu kapitanowi, że kompania jest straszliwie rozpuszczona. Ja wiem o tym. Uważam, że taki stan rzeczy jest wbrew regulaminowi. Bardzo dobrze pan uważa. Chciałbym tylko, żeby pan wiedział, że nie widzę możliwości urobienia ich do konsystencji przewidzianej przez regulamin. Jak to? W tej kompanii znajdują się ludzie, którzy są najsprytniejszymi na tej szerokości geograficznej łazikami. I nie przerobi ich żadna propaganda ani szykany. Ja wiem, że posiada pan dane na pogromce, sadysta patrzy panu z oczu. Cokolwiek pan będzie czynić środkami regulaminowymi, będę tolerował. Natomiast na żadne brutalizowanie i pastwienie się nie pozwolę i przeciwstawię się temu z całą stanowczością. Panie kapitanie! Posiada pan dostateczne walory na to, aby doprowadzać ludzi do samobójstw i innych desperackich kroków. Ale ja właśnie kategorycznie sobie tego nie życzę. Chciałbym, żeby pan wiedział, że chcę mieć za wszelką cenę do końca tej wojny spokój i powrócić do normalnego życia,
bez burzliwych przejść. Teraz chodzi o to, żeby pan się zastanowił nad tym, co panu powiedziałem. Jedno z dwojga, albo obaj będziemy mieli spokój, albo się rozstaniemy. Bez żalu z mojej strony. Pańscy poprzednicy, którzy próbowali mi szkodzić, poufnymi meldunkami skończyli smutno i kości ich bieleją na wszystkich frontach tej wojny. Mam wuja, generała, który współpracuje z naczelnym wodzem i nigdy nie odmawia mi takich rzeczy, jeżeli go o to poproszę. Czy pan dokładnie zrozumiał to, co mówiłem? Dla mnie miarodajny jest regulamin i mój obowiązek wobec ojczyzny, panie kapitanie. Barbarzyństwo, jakim się pan wykazał, jest biegunowo odległe od regulaminu. Doprowadził pan kompanię do upodlenia. Wie pan, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie. Panie kapitanie! Radzę panu nie podnosić głosu, panie oberleutnant. Oficerski sąd honorowy przekona pana kapitana, że to wszystko, co pan przed chwilą powiedział, jest wystarczające do żądania przeze mnie satysfakcji. Pan się nie kwalifikuje nawet do sądu dla ludożerców, buszmenie. W moich oczach jest pan nędznym gadem. Omyłkowo tylko nazywanym człowiekiem. Panie oberleutnant von Nogai. Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. Panie Wagner! Zobaczymy, kto ma lepszego wuja. Italiano! Ja wol, herr Oberleutnant. Nie będę na kolacji, wychodzę. Ja wol. Podejdź tu. Bliżej. Hańbisz swoich byłych przełożonych, makaroniarzu. Nie nauczyłeś się nawet tego, z czego słynie wasza dzielna armia. Sztuki uników. Rozumiesz, o czym mówię? Ja wol, herr Oberleutnant. Na pewno masz mokre portki, co? Przyznaj się, tchórzu. Nein, herr Oberleutnant. Tylko wstręt powstrzymuje mnie przed sprawdzeniem. Przynieś mój mundur wyjściowy. Puszko. Wiwat Austro-Węgry. Wiwat! Nieder England. Nieder England! Nieder England! Nieder Frankreich. Nieder England! Nie mogę dać ci pieprzu, papuszko. To szkodzi twojemu zdrowiu. Żebyś nie spał, kiedy wrócę. Włoska małpo. Aha, pójdziesz do szefa kompanii i powiesz mu, że zarządziłem naukę hymnu. Zrozumiałeś? Jawohl. Habranek, podajcie jeszcze raz melodię. Gott erhalte, Gott beschütze, unseren Kaiser, unser Land, mächtig durch des Glaubens. Zaczynamy jeszcze raz, od początku. Gott erhalte, Gott beschütze, unseren Kaiser, unser Land, mächtig durch des Glaubens. Ludzie, no przecież mnie diabli wezmą przy was.
Dlaczego ryczycie jak te barany przed zarżnięciem? Gdzie się tak wyrywacie? Dokąd wam tak pilno? Uważam, panie kapral, że przydałaby się panu batuta. Wszyscy patrzą na pałeczkę i w takt wchodzą. Bez podania taktu nic z tego nie będzie. Słyszeliście rozkaz pana oberlejtnanta? Mam was nauczyć hymnu, ludzie. Więc uczę. Hymn bezwzględnie musicie umieć, choćbyście wymyślali nie wiemy jakie przeszkody. I będziecie umieli ten hymn, choćbyście ogłuchli i oniemieli. Niemowy nie śpiewają. Ludzie, nie doprowadzajcie mnie do furii. Jeszcze raz, od początku. Ein, zwei. Gott erhalte. Paul, halten! Milcz, ty słowiańska świno! Milcz! I właśnie... Wynoś się! Wynoś się! Raz! Popełniamy wszyscy profanację. Hymn powinno się śpiewać w postawie hab acht, a nie jak nas tu uczą. Zawsze hymn śpiewa się na baczność. Nawet sam najjaśniejszy pan śpiewa hymn na baczność, bo to jest pieśń państwowa, a nie piosenka o huzarze i dupie maryni. Nawet w burdelu tak się nie śpiewa hymnu. Masz rację. Chyba nastąpiła tu rzeczywista profanacja. W dodatku na rozkaz obecnego tu przełożonego. Nie ma większej profanacji niż wy, politycznie podejrzani zdrajcy. Was się powinno powywieszać, jednego przy drugim. I nie myślcie, że mnie takie opowiadania przejmują, świńska inteligencjo. Jeżeli zechce, to będziecie ten hymn śpiewali z pyskami w błocie. I nawet wtedy żaden z was nie będzie miał prawa mówić o profanacji. Każę wam stać na głowie i śpiewać. Ulmbach! Nie wtrącaj się! Wy bydlęta międzynarodowe! Wy małpia bando słowiańska! Całe szczęście, że jesteśmy rozumni ludzie. Bo już byś dotąd miał w żebrach kilka bagnetów, ty niemiecka gnido. Coś ty powiedział? Powiedział to, co wszyscy wiemy. Jesteś marną niemiecką gnidą. Ty parszywy Polaku! Zgnijesz w pierdlu! Dajcie mi go! Teraz na zawsze rozejdą się nasze drogi. Zaknęblujcie go. Któż mu to błędnie? Przez ciebie pocharatałem sobie gębę, ty świnio. Potrzymaj chwileczkę. Wezwijcie pomoc. Hilfe! 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 Zamknijcie się do jasnej cholery! Cisza! Nie gadajcie wszyscy naraz! Ty przy drzwiach leć po sanitariusza. Ty, Haber, mów, co się stało. Uczyliśmy się śpiewać hymnu, kiedy nagle pan kapral Ulmbach wyjął nóż i zadał Benedekowi dziwne pytanie. O co wy, Benedek, mówi, nosicie te głupawe węgierskie wąsy? Chodźcie do mnie, to ja was ogolę. Myśmy myśleli, że on żartuje, ale pan kapral Ulmbach krzyknął, że on nas wszystkich ogoli. A pana sierżanta, za przeproszeniem, to zarżnie jak świnie. A kiedy zawołał, na końcu wykastruję najjaśniejszemu panu! To pan Frajder Kania powiedział, pan bredzi od rzeczy, niech pan nie robi zgorszenia. I wtedy pan kapral Ulmbach
rzucił się z nożem na pana Kanie, ale Benele go zasłonił i pan kapral Ulmbach zajechał go nożem w twarz. Zdaje się, że kapral Ulmbach zwariował. Bydlaki! To nie ja zwariowałem! Związać go. I zamknąć w oddzielnej celi. Jutro go odeślemy. Do czubków. Na obserwację. Tak jest, panie szefie. Bardzo. To jest Włoch. Uczę się na jego gębie boksu. Italiano! Italiano! Świetnie aportuje, dobrze go wytresowałem. Szczekać nie umie. Ale ja go nauczę. Chodźmy spać. Spać. Ładny jesteś, Włochu. Zechce pani rozebrać się i przejść do pokoju. Dlaczego on cię tak bije? Pozwoli pani, że pomogę. Dobrze, pomóż mi. Wody! Włoska małpo! Podejdź bliżej. Jeszcze bliżej. Porozpinaj mi bluzkę. Proszę pani. Miałeś mi pomóc. Rozpinaj dalej. Dziękuję. Wspaniałe. Smakuje ci? Mhm. Alla bolognese. Daję mu to co czwartek, ale dzisiaj znowu się uchlał, nawet nie tknął. Słuchaj, Italiano. Coś ty robił w cywilu? Byłeś kucharzem? Nie, studiowałem farmację. I tam was nauczyli gotować? Nie, ale czytać recepty, a tutaj jest książka kucharska. Peka! 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 Widziałeś? Pieprzu chce Franca. Nie lewo, prawo. Na prawo to prawo. Zaczekaj. Nie da franka! Nie da franka! Nie da franka! Nie da franka! A teraz daj lewą. Ka!
Jakżeś na to wpadł? Ja na to nie wpadłem, ja ją nauczyłem. A Nogaj? Przecież on też ją karmi. No tak, ale zawsze prawą. W lewej trzyma trzcinkę. To też od tej trzcinki? Nie, to klamra od jego pasa. Dlaczego nie jedziemy? Jakiś pijak zajechał nam drogę! Ja ci pokażę, bydlaku! Już się... Ruszaj! Znikaj! Znikaj! Przepraszam. Dawaj linę. Linę. Dobra, pociągnij go. Pociągnij go trochę. Nacaluj mu nogi teraz. W dół. I spuszczaj. Niżej. Spuszczałaś? Dobra. Weź dyn dał. Słuchajcie, ja tak sobie pomyślałem, że jak ktoś tutaj wyjdzie, to się może śmiertelnie przerazić tej głowy. To niech się nie szwenda. Niech śpi grzecznie, a nie sra po nocach. Spuśćcie go trochę niżej, wtedy będzie można nawet usiąść na desce. Słusznie. Niżej, opuszczaj go. Nie zdziwię się, jeśli dziś będzie twierdził, że napadła go załoga angielskiej łodzi podwodnej, która ominęła blokady, wpłynęła do Dunaju, jakimś dopływem dostała się do nas, potem rurami kanalizacyjnymi podjechała do Sracza i zakotwiczyła w oczekiwaniu pana oberlejtenanta. Panie oberlejtenant! Pardon. Panie oberlejtnant, wyjaśnił pan przy trzecim przesłuchaniu, że miał pan wtedy na sobie kalesony niebieskie w białe paski. Tymczasem pański ordynos, jeniec Baldini, zeznał, że te kalesony znajdują się w szafie. Możliwe. Musi więc pan odwołać swe poprzednie oświadczenie i wyjaśnić ostatecznie, jakie pan miał na sobie wtedy kalesony. Jakieś przecież musiałem mieć, skąd mogę pamiętać. No właśnie. To podważa wiarygodność uprzednich pańskich stwierdzeń. Wyjaśnił pan najpierw, że napadli na pana murzyni i chcieli go pożreć. I dopiero pod wpływem perswazji uznał pan, że jest to prawie całkowicie wykluczone w szatorali Aoihei. I zmienił pan wyjaśnienie, twierdząc, że to byli ci, no, cyganie. Jak pan to tłumaczy? W nocy wszystkie koty są czarne, mogę się pomylić. Czy czytuje pan powieści podróżnicze? Względnie podróżniczo-awanturnicze? W dzieciństwie czytałem Karola Maja, ale nic prawie nie pamiętam. Nic nie szkodzi. Pańska podświadomość przechowuje te wspomnienia i dochodzą one do głosu w odpowiedniej chwili. Wątpię. Co to jest? Kura. Na pewno kura? Na pewno. A może pan się myli? Może to nie jest kura, dajmy na to pies? To nie jest pies, to jest kura. Niech się pan dobrze przypatrzy. Twierdzi pan kategorycznie, że to nic innego, jak tylko stworzenie nazywane kurą. Twierdzę kategorycznie, że to jest osioł. Nie, przepraszam, chciałem powiedzieć kura. Osioł? Nie, przejęzyczyłem się. To jest kura. A skąd panu przyszedł do głowy osioł?
Co? Może to zwierzę przypominanie co osła? Na przykład taka kura, która przypomina nieco osła, co? Ta kura nie przypomina osła! Chcesz jeszcze? A ja tak. O czym myślisz? O niczym. Jestem bezmyślnym jołopem, który myśli o niczym. Przestań. Przecież widzę, że posmutniałeś. Post coitum. Nie mów do mnie po łacinie. Wiesz, o czym ja myślę? Wiem. Zawsze o tym samym. Kretyn. Myślę, że ślub weźmiemy w Koszycach, bo tu plotkarki by nas zżarły z zazdrości. A nie przyszło ci do tej pustej głowy, że po wojnie będę chciał wrócić do domu, do rodziny, do swojego kraju? No to pojedziesz i wrócisz. Przecież to nie jest za granicą. Kto wie, czy już nie będzie. A jeśli nawet, to co? Wrócę tu i będę zarządzał interesem mamusi? Bo ty już mnie nie kochasz. Stałam ci się obojętna. No to przeczy temu, cośmy tu robili. Ty kochasz mnie tylko przed. Kocham cię i przed, i w trakcie, bo w trakcie najbardziej. Ty draniu, zobaczysz, zrobię sobie coś złego. Tylko nie usiądź gołą pupą na pokrzywach, bo byśmy cierpieli oboje. Och, ty draniu! Idzi, spokój się! Nienawidzę cię, nienawidzę! Spokój się! Puść mnie! Micy! 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 Szeregowy Haber. O kruce fix. Człowieku, za chwilę będziemy mieli tutaj jakiegoś generała na inspekcji. Podobno świnia pierwszej klasy, kolega z garnizonu dzwonił. A niech to, biegną przedzieć chłopaków. Słuchaj, a szef jest? W kantynie wino, żłopie. To nie szukaj go pod żadnym pozorem. Sam się zadekuj i poczekaj, aż się skończy, dobra? Git. A może by pan oddał but do szewców? Zrobiliby to szybciej. Nie mam kogo posłać. Ja się tym chętnie zajmę. Naprawdę. Tylko żeby dobrze nasmułowali dratwę. Tak jest. Uwaga, chłopaki. Zaraz będzie inspekcja. Tylko nie mówcie nic Bernsteinowi. No już, chodu. Ty, dawaj, dawaj. Spaghetti, będzie pan. Co? Inspekcja. Jak ci dam znać, to wyjdziesz z papugą na spacer. Po co? Po co? Zobaczysz. Kania. Jadą! Dobra! Dlaczego szereg niewyrównany? Panie generale, melduję posłusznie! Was? Maulhalter! Kto was zrobił dowódcą warty, idioto? Jak się nazywacie? Benedek Lajos! Madziar. Pewnie cikosz albo koniokrat. W najlepszym razie muzykant. O tak. Dlaczego wartownicy nie są ogoleni, wyglądają jak szympansy?
Żołnierz powinien iść na wartę jak do ślubu. Kanalie jedne. Zapisać nazwisko tego durnia i osadzić w areszcie. Zarządzić zmianę całej warty w koszarach. Jedziemy dalej. Jazda. Ach, ty chamie! Aha, szanowny pan ma służbę. Bardzo mi miło poznać. Bardzo miło. Może się zameldujesz, ty kretynie? Pa? Pa? Panie... Będzie mi tu gęgał bałwan. Jak się nazywacie? Benedek? Brat tego idioty dowódcy warty? Bernstein! Narodowość. Niemiec. Nie powtarzaj tego publicznie, bo to reszcie Niemców nie przynosi zaszczytu. Dlaczego nie umiesz się zameldować? Dlaczego stoisz krzywo? Wyprostuj się! Aha. Tutaj pełni się służbę w jednym bucie. Co to jest? Co to za kompania? Prowadźcie mnie do komendanta! Panie generale, meldowałem, że kapitan Wagner jest nieobecny. Dałem mu 3 dni urlopu, a jego zastępca... Brawo! Urlop. Udał się zapewne dowód? Jest, panie generale. Niech pan pisze wszystko, co ten żołnierz opowiada, poruczniku. Tak jest. Coś niesłychanego. Gdzie ja właściwie jestem? Nareszcie. Jest i oficer. Moje uszanowanie panu. Panie oberleutnant. Panie generale? Co to za porządki w pańskiej kompanii? Melduję posłusznie, że dopiero co powróciłem. Tym gorzej dla pana. Która godzina? 11, panie generale. No proszę. 11. Proszę zanotować, że pierwszy oficer wrócił dopiero o godzinie 11. Nie pytam nawet, skąd pan wraca. Pańska bladość i podkrążone oczy aż nadto wyraźnie to określają. Dziękuję wam, frajcze. Pan zanotował jego nazwisko? Tak jest. Dobrze. Możecie odejść. Pan zarządzi alarm kompanii, panie oberleutnant. Sądzę, że jest pan na tyle trzeźwy, aby wykonać to zadanie. Panie... jak godność... Odmogaj, panie generale! Panie oberleutnant von Nogaj. Proszę wykonać! Przychodzi sobie pan oberleutnant o godzinie 11:00 prosto z burdelu. Von Nogaj. Von Nogaj. Pewnie też jakieś mieszanie. Feta! 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 Czyje to bydle? Feta! Nie wiem, panie generale. Feta! 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 A to co? Coś się zajadłem. Włoch? Ja Wolcher, general. Kriegsgefangene Baldini. Giuseppe Baldini. Nie Astrach! Feta! Feta! To ona z tym pieprzem! To jest jej przysmak, panie generale. Feta! Pan oberleutnant zawsze jej daje pieprz, kiedy ją uczy mówić.
Uciszcie tego ptaka, bo oszaleje. Tak jest. A wy co tak, chodzicie sobie po koszarach bez eskorty? Chodzę nawet do miasta. Aha, teraz już wszystko rozumiem. Przygotowujecie tego ptaka do służby dywersyjnej. Ma być żywą ulotką defetystyczną, tak? Ja nie wiem, panie generale. Papuga jest własnością pana oberleutnanta von Nogaja, a ja jestem tylko jego ordynansem. A gdzieście się tak dobrze nauczyli mówić po niemiecku? Studiowałem we Wiedniu, przed wojną. Studiowaliście w Wiedniu? A więc człowiek inteligentny. A czym jesteście z zawodu? Mam majątek ziemski pod Perugią. Szlachcic. I przyjął was do ordynansa? Znowu nic nie rozumiem. Panowie, nic nie rozumiem. Melduję posłusznie, panie generale, zarządziłem alarm kompanii. To pański ordynans? Tak jest. Pańska klatka? Tak jest. Co jest w tej klatce? Moja papuga, panie generale. Pańska papuga. Pan notuje, panie poruszniku. Tak jest. Wy hangiene macie pieprz? Mam, panie generale. Zadajcie papudze. Tak jest. Nic nie rozumiem, ja jej tego nie uczyłem. A czego ją pan uczył? Różnych patriotycznych sentencji, panie generale, i doprawdy nie pojmuję, skąd ona... Nagle zmieniła orientację polityczną, tak? Babuszko. Papakejszym. Lieber Kaiser. Powtórz, babuszko, no. No. Dopiero wróciłem ze szpitala. Powiesili mnie w latrynie. Nie czytuję Karola Maja. Obwiesił się pan orderami jak choinka. Zapomniał pan, że zabroniłem noszenia odznaczeń. Aż do odwołania. Ein, zwei, jeden, schuss, ein, raus, jeden, stos, ein, francos, jeden. Herr doktor. Ich melde Horsam. Ja wam pokażę doktora Canario. Do paki! To jest kura, panie generale! Tak. Niech pan odda szablę von Nogaj. Jest pan aresztowany. Gefreiter! Zum Befehl? Odprowadźcie tych ludzi do aresztu. Tak jest! Achtung! Z rozkazu pana generała jesteście aresztowani. Przy najmniejszej próbie oporu albo ucieczki będziemy strzelać. Właśnie! Jak tylko który zrobi krok w bok, pal im w łeb! Zasłużyli sobie na to! Berlin. A papuga, panie generale? Też do paki! Będzie dowodem rzeczowym na sądu wojennego. Cześć! Cesarsko-królewski obsrajnogi! Witaj w domu. Ty też? Też. Przecież generał był tobą zachwycony. Tak? Właziłeś mu do dupy bez wazeliny. No i dalej jest zachwycony. Chciał mnie nawet zabrać do sztabu. Ale pułkownik go zniechęcił. Powiedział, że jestem Polakiem. Ile dostałeś? 3 dni. Co to jest 3 dni? Ja nie wiem, czy ja w ogóle stąd wyjdę. Nie bój się, spaghetti. Zobaczysz jeszcze swój Neapol. Nim umrzesz. Ciebie też zamknęli? A za co? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Biedny idiota. Ale może takiemu lepiej. A no może. No co jest, panowie oficerowie? Kto ma karty? Bo ja mam to! Thank you.
Wszystkim wiem. Akcja Pierzyna. Pan blefuje. Wcale nie blefuje. Wiecie, dlaczego generał przyjechał na inspekcję? Bo dostał anonimowy donos od kobiety. Od kobiety? To ja wiem, od której. A mówiła, że kocha. Właśnie dlatego. A widzicie? Więc nie kłamie. Jestem drukarzem z Pragi. I nigdy nie byłem u chłopców. Dobra, idziemy. Dziękuję. Po co go brać? Teraz już nie ma wyboru. Słabisku! Chcesz śluga? Co ten tu robi? Cicho. Przecież to jest wariat! Michigener! Żaden ze mnie wariat! To Pepik symulat, cicho! Jeszcze plecaki. Maser, maser! W co ja wpakował się? Ta po co mi to było? Dobry człowieku, zaprawdę powiadam ci, nim zapieje kur, będziesz wolny, spójrz! Oto jutrzenka swobody. Tam płoną akta naszej walecznej kompanii. Bądź chłopaków, niech zwiewa kto chce. Jutro nie będą wiedzieli, kogo szukać. Jest efertyś. Dobra. Słuchajmy, idziemy. Chodź. Cześć, Juśku, trzymaj się. Cześć. Bóg z tobą. Trzymaj się. Odwiedzę cię po wojnie na Łyczakowie. Ja o ciebie na Pankracu w Pradze. Trzymaj się. Jeden sierżant i czterech ludzi. Ein Rebel und vier Mann. Szkoda, że nie mianowałeś się od razu lejtnantem. Zwariowałeś? Lejtnant to za dużo, a kapral to za mało jak na czterech żołnierzy. A sierżant to w sam raz. Sierżanta się wszyscy boją, bo wiedzą, że sierżant to za przekonania. O nie, miałem kiedyś sierżanta, co był niczym rodzona matka. Czuły, wyrozumiały, inteligentny. Gdzie to było, chudy? Czy to ważne? Mniej wiesz, krócej będziesz przesłuchiwany, jak mówi przysłowie. Sierżant! Ale sierżant nie może mieć karabinu! Nie? No to nie będzie! Nie mamy nic wolnego!
Jak to nie ma? Przecież musi być jakiś wolny pokój. Niech pan sprawdzi. Ile razy mam powtarzać, że nie ma żadnego wolnego pokoju? Serdeczność, z jaką się tutaj na tyłach traktuje bohaterów frontowych, jest doprawdy wzruszająca. Szwajneraj! O! Plujrzyj na niego i wie sobie pokój w hotelu. Tak się składa, że znam nawet jeden. Wcale nie drogi. A w dodatku można tam przyprowadzać damy. Tak samo ładne jak tu? Może nas pani zaprowadzić. Niestety, w tej chwili to niemożliwe. Muszę tu jeszcze wrócić. Wrócisz, wrócisz. Tylko przeprowadź koleżankę. A najlepiej, jakby były cztery. Ała! Wtedy czerwony kapturek zapytał dlaczego? Dla kogo wypadnie? Nie! Z matematycznego punktu widzenia to nie jest możliwe. No pracuj, niech pracuj. Majs, niech Troszkę, no chodź. Miła. Zostaw to moje. No pożycz mi narzeczony przyjeżdża, no pożycz, oddam. Te refery na święty nigdy, poszukaj swoje. Maria, która godzina? Nie ma. O 8 miałam być na poczcie. Nie ma. Co się dzieje? Nie ma. Otwórz mi. Puść mnie. Puść mnie. Moja pani, tego nie było w umowie. Ale nie wiedziałyśmy, że ugrzęźniemy tutaj prawie na tydzień. I że nawet nie wystawimy nosa na ulicy. Właśnie. Dobrze, ale nie możecie żądać dziesięciokrotnej taksy za noc. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Przecież dlaczego? Pracowałyśmy także w dzień. Właśnie. Szkoda gadania. Miałyście klientów przez 5 dni. Nie musiałyście ich szukać. Każda może dostać. 80 koron. 150. 120. 100. I szluz. Albo obudzę moich kolegów i znowu stąd nie wyjdziecie. O, no, to nie dawaj. Matka, to ja to bym chyba została. Gdzie one są? Oto sprawiłem je. Musimy jechać dalej. To nie było uzgodnione.
Uzgodnione. Przecież nie możemy tutaj przeszastać wszystkich pieniędzy. Jasne, że nie. Tyle jeszcze pięknych miast. Na przykład Praga. Nie możemy jechać do Wiednia przez Pragę. Raczej przez Budapeszt. Jeszcze tylko raz, Małgosia. Idź. Oj, Jezu. No właśnie. Jest jeden pociąg do Budapesztu. Ale tak zatłoczony, że się za żadne pieniądze nie dostaniemy. Zaraz. Musimy coś wymyślić. Czy przepisy mówią, gdzie ma być zarezerwowany przedział? Na początku czy na końcu pociągu? Regulamin tego nie przewiduje, ale powinien być to przedział pierwszy klas. Rozumiem. No. Proszę pana, za co ich aresztowali? Mnie pan pyta? Ja nic nie wiem. A pana też wywiozą? Mnie? Wypluj pan to słowo. Wiecie, kim oni są? To dezerterzy! A wiecie, dlaczego ich zatrzymaliśmy? Bo to rabusie i podpalacze! A państwo im wciskają ciasteczka. Jest papierosy. Nie rozmawiaj z eskortą. Wszystko im wolno, bohaterom. Proszę, panie sierżancie, przedział wolny. I on mi mówi tak. Morec, ty byś zawsze kurwę stary. Ona ma tempo, ona ma humanitet i ona nie jest lapczywa na ten gulden. Co? Żandarmi. Urzędowo rozkazuję otworzyć. Uszanowanie pana. Siadać. Dopiero w pociągu dowiedziałem się, że jest specjalnie wydzielony przedział dla więźniów. To szpieg. Ludzie, jaki ze mnie szpieg? Ja fotografem jestem. Ledwo człowieka zobaczą za aparatem, już z niego robią szpiega. A niech mnie weźmie do miasteczka, tam mnie wszyscy znają, można sprawdzić na zdrowie. Rue! Pyskuję od samego aresztowania, ale żebyś wiedział, że i tak będziesz wisiał. A za co? A co robiłeś na wrzosowisku za koszarami? Fotografowałem. Co? Modelkę. A gdzie ona jest? Uciekła. Uciekła, bo pana zobaczyła. Rue! No i co pan na to? Pozwoli pan, panie kolego, że zwrócę panu uwagę na coś, co mogłoby pan napytać kłopotów. Eskorta powinna siedzieć przy drzwiach, a nie przy oknie. Wtedy łatwiej zapobiec ewentualnej ucieczce. Więźniów! Rue! Co? Regulamin wyraźnie to formułuje. Jak pan sądzi, o czym oni teraz mogą myśleć? Nie wiem. O ucieczce, przyjaciel. Ucieczce! Radzę panu założyć im czym prędzej kajdanki, nim przyjdzie jakaś kontrola. Widzi pan, z tym będą problemy, bo nie zaopatrzono nas w kajdanki. Wszystko odbywało się w takim pośpiechu. Karygodne niedbalstwo. W żandarmerii coś podobnego nie mogłoby się zdarzyć. Na szczęście zawsze mam zapasowe. Poproszę rączki. Lewa rączka, prawa. Proszę, oto pański kluczyk. Dziękuję.
Nie ma pan pojęcia, jak jestem panu wdzięczny. Pozwoli pan, że poczęstuję pana kubkiem. Oczywiście zachowamy umiar. Jesteśmy przecież obaj na służbie. A więc pozwoli pan, że poczęstuję pana kubkiem wybornego tokaju. Podarował mi go ojciec jednego z żołnierzy z wdzięczności, że podczas huraganowego ognia uratowałem życie jego synowi. Proszę. W takim razie mogę zrobić wyjątek. No jasne. To znaczy, że zostanie pan odznaczony. Odznaczony? Przecież ja już zostałem odznaczony. O. Ale przecież to jest... profanacja. Miło jest spotkać frontowca. Muszę iść do klozetu. Nie miałeś się kiedy wybrać? Nie mogłeś pójść wtedy, kiedy miałeś wolne ręce? To żaden problem. Czy wie pan, co trzeba zrobić? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Chętnie to panu pokażę. Najpierw sam się przykuwam do eskortowanego i odprowadzam go. No rusz się, Fermo! Pan pozwoli? Ja? Tak jest. Pilnować ich! Po uprzedniej kontroli pomieszczenia wprowadzam tam więźnia i zostawiam go samego, a sam stoję za uchylonymi drzwiami złączony z nim łańcuszkiem kajdanek. W ten sposób zapobiegam, żeby się nie zamknął i nie wyskoczył w kajdankach przez okno. Proszę, niech pan wejdzie i sprawdzi, że więzień, mimo że jest w kajdankach, ma pełną swobodę ruchów i może załatwić swoją potrzebę. Rzeczywiście, ma wyjątkową swobodę ruchów. A to nie mówiłem panu? Czekajcie, mam drugi. Co to za stacja? Przypominam, że używanie klozetu w czasie postoju pociągu na stacji jest surowo zabronione! I my będziemy eskortą, na to zgodę. Musiałbym wypisać nowy dokument podróży. Wypisać, oto pisz. Dobra. Zostały trzy blankiety. Pisz! Dobrze, wypiszę prosto do Wiednia. Jedziemy wyfasować filtry do masek przeciwgazowych.
Czołem, dezerterzy! Cicho! Panowie, gdzieście mi zginęli? Nie możemy się tak rozstać. Teraz ja zapraszam. A pan zna Budapeszt? Pytanie. Ja tu jestem u siebie. No jednak nie kobietki fotografował pan przy koszarach. Ale koszar też nie fotografowałem. Bądź pan spokojny. Nie jestem szpiegiem. Trudnię się czymś innym. O, pan to chyba nie rozumie. Wyznanie handlowe. To jak panowie? Idziemy. Szkoda czasu. Życie jest piękne za mną. Do kinematografu, tam się prześpimy. Jak będziemy tak hulać, to na forsy nawet do jutra nie starczy. O forsy możecie być spokojni. Jak mi pomożecie, będziemy mieli forsy jak lodu. Co proponujesz? Ty i Haber pojedziecie ze mną, a reszta może iść do kina. Spotykamy się wieczorem w hotelu Diana. Tam mają zawsze dla mnie wolne pokoje. Wiecie, gdzie to jest? Wiesz? Szczerze pytanie. Mnie o, też tam znam. Właśnie tak. No i co? No? Czekajcie spokojnie. Niech was tu nikt nie widzi. No i co jest, panie Puls? Co u was nowego? To zależy, panie Berkowic. A co tym razem? Koce. O rany, ale ile? O krucyfiks. Patrz, jaka ta blondynka jest w porządku. Która? Bo są dwie. Ta z czarno. Czarno to Maruda. Ty, patrz, jaka ta obłosiona. Takie są najlepsze. A, do zamiatania. O rany, ty, słuchaj, gdzie puc ma aparat? To mnie sfotografował. Jaki pieniądz by można zarobić? Dobra. I 20% zaliczki. 10. 15. 10. Niech będzie. Goldman. Czemu wychodzą? Może już koniec. Coś tu szalał? Taki duży chłopak, wstyd. Gdzie Haber? Tu siedzi. Otwórzcie mnie! Już, już. Otwórzcie mnie! I czego się dzieje? Czego? Zniszczyłeś mi mój kapelusz! Bo trzeba było mnie zabrać ze sobą! A nie zostawać w szatni! Ja nie jestem parasol! Cicho! Przestańcie się kłócić. Masz pieniądze? Panie Berkowic, płuca przed chwilą aresztowali. Co?
zabijesz! Patrz, co oni jej robią. Wstydziliby się jeszcze raz to pokazywać. Dosyć tej wojny. Brawo. Brawo, brawo. Brawo, brawo. Nie, 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 nie dajmy się sprowokować, bo nas zgarną. Co za chamstwo. Kołota. Co za babsztyn. No. Widzisz coś? Ciebie. Dosyć, że się spóźniła, to jeszcze tym kapeluszem zasłania nam obraz. O co ci chodzi? Ja go zdejmę. Daj spokój, nie warto. Szanowna pani, czy byłaby pani tak uprzejma i raczyła zdjąć swój kapelusz? Co tu do takiej mówić raczyła? Nie widzę ani słowa. A cóż tam jest? Nie wiesz? Chłopcy i dziewczynki. Tak? A czy to przypadkiem nyst o chorąka? Dają tam nawet ampułki. Co to takiego? Ampułki. Zrobią ci zastrzyk. I zaraz świat stanie się piękny. Zastrzyk? Świetlnie wchodzi w rachubę. Ja się świetnie czuję. Z morfiny, kokainy, eteru. Eter? Wykluczony. Jak ja miałem operację ślepej kiszki, to mnie eterem usypiali. Ja potem żygałem, całą noc żygałem, cały dzień żygałem. O! Jestem. Bucu! Telefonowałem do hotelu, jeszcze nie wrócili. Co robimy? Pijemy! Wiadomości. Najświeższe wiadomości. Patrzcie, co tu piszą. Słuchajcie. Wczoraj po południu w kinie Eldorado doszło do incydentu między pewną damą z towarzystwa a nieznanym szeregowcem, który w sposób ordynarny napadł na wspomnianą. Tylko dzięki przypadkowej obecności w kinie pana von Esch, majora sztabowego i jego szybkiej interwencji, dama nie została poważnie poraniona.
W wyniku paniki wiele osób doznało poważniejszych obrażeń ciała. Śmiały zaś oficer podczas bójki zwichnął sobie ramię. Znając dokładny rysopis i świeżą ranę na policzku... Znając dokładny rysopis i świeżo powstałą na prawym policzku ranę, jaką odniósł przestępca, nie uniknie on odpowiedzialności karnej. Wiadomość z ostatniej chwili. Żandarmeria wojskowa jest już na jego tropie. Zalewy! Chryste, panie. Jak my teraz... Wejdziemy do pociągu. Trzeba mu zgolić wąsy. To jest pierwsza rzecz, na którą zwrócą uwagę. Nigdy! Dobra, dobra. Trzeba mu najpierw zabandażować ranę. Masz za ochlejstwo. No i co robimy? Nie wiem, trzeba się zapytać. Tej kobiety się zapytajmy. Przepraszam bardzo, chcieliśmy na dworzec, pociąg. Cuk. 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 Dworzec kolejowy. Kruki padło. Szkeleti pályaudvar. Keleti pályaudvar. Nagyon egyszerű. Itt felszállnak egy villamosra, emelnek tele egészen a Margit hídig. Ott leszállnak, hát, nem tudnak tovább. Ben, co nem ott leszállnak. Aztán át kell szállni egy másikon, mennek végig egészen a Lánchídon. De mondok egy sokkal jobbat. Na, jöjjenek ide. Elindulnak egészen más irányba, nem a Lánchíd felé, hanem visszafelé. Mennek sokáig egyenesen, lehet főszállni egy omnibus. Hát az! Ahogy én magukat elnézem is elég nézőn, akkor csinálnak egy főt. Aztán még az is belefér, hogy elmennek egy másik irányba, átszállnak még egy villamosra, hogy menjenek. Az a legegyszerűbb, hogy a gyarok mennek végig egy omnibusra. A sarkon be kell kanyarodni, de akkor majd észre fogják vele, hogy merre vagy, ne kérdezik valakit. Pani! Co się dzieje? Co się stało? Nic, odstrzał artyleryjski, uwaga! Jezus Maria! Ataku delirium. No widzę, widzę, tylko nie rozumiem, bo to jest po węgiersku. Zostaw ten bandaż. To ty napisz. W tym tygodniu kończy się w Wiedniu kurs dla żandarmerii polowej. No to co? Jak to co? To znaczy, że każdy pociąg, który jedzie do Wiednia, przynajmniej dwukrotnie kontrolują. To znaczy, że do Wiednia nie możemy jechać. Cicho! Przynajmniej teraz. Trzeba wybrać jakąś okrężną drogę. Jaką znów okrężną drogę? Jaką? Chociażby przez kraty. Uramy jeszcze jeden. Co robicie? Wypuśćcie mnie, no proszę otworzyć! Co jest? Przepraszam, czy znajdą się trzy wolne miejsca? Prosimy, właśnie są trzy wolne miejsca. Ej, chłopaki. Thank you.
Znajdą się miejsca dla dwóch weteranów? Ależ oczywiście, prosimy. Skąd jedziecie? Szatoroje łychej. No co? Szatoroje łychej? A skądże? Jedziemy z frontu. Z nim nie ma co gadać. Pomieszało mu się w mózgu. Gaz musztardowy. Szkoda, bo myślałem, że macie najświeższe wiadomości. Niby o czym? Jak to o czym? To nie wiecie, że wybuchł tam bunt? Odpalili kancelarię i uciekli. Cały garnizon. Podobno do dziś jeszcze wszystkiego tam nie doprowadzono do porządku. Co pan powie? Tak, tak. Większość uciekinierów już złapano, ale głównych sprawców jeszcze szukają. Było ich 5, ale teraz z każdym dniem ich przybywa. Wiecie, że nie ma dnia, żeby nie zrobili jakiegoś napadu? Podobno w Budapeszcie zabili jakiegoś majora. Są wieści, że idą na Wiedeń. Podobno wzmocniono załogę Szynbrunu. Lepiej było jechać prosto do Wiednia. Tak, żeby kursanci żandarmi złapali na nas dobre stopnie. Zresztą i tak mamy już tylko jeden blankiet. I musimy go oszczędzać. Baldini, w bufecie dają Malagę. Idź kup dwie butelki, dobra? Ty. Co jest? To ten magik. Człowiek guma. Co seks. Cała forsa. No nic. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Żal mi tylko płuca, tyle się namęczył, mało się nie utopił. Bo ja zostawiłem całą forsę pod materacem w hotelu. Jak to? To było zamieszanie. Bandażowaliście Benowi. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? No, chłopaki. No, chabę! Kurde, kietełko! Ty masz kietełek, chabę! No dawaj, dawaj, no, dawaj tu! Macie tu wasze rzeczy, a ty, Kania, podziel pieniądze. No coś ty właściwie sprzedał? No. Głuchy jesteś? Nikt nie chciał nic kupić. No to czemu miałem robić, jak popyt był tylko na jedno? Na ten papierek. Ty gnoju, ty gnoju! Wiecie, co ten debil zrobił? Sprzedał ostatni blankiet dokumentu podróży. To co ja miałem robić? Chcesz zdychać z głodu? Chudy, chudy, mam coś. Chudy. Chudej! Chudej, jest tak. Sierżant ma rozkaz wyjazdu do Wiednia, wypisany na siebie i dwójkę żołnierzy. Tę dwójkę można łatwo przerobić na czwórkę. Tylko trzeba mu ten papierek gwiznąć i ty to musisz zrobić. Dlaczego akurat ja? Dlaczego?
Bo to jest Czech. Zrozum. Usiądziecie, pogadacie jak Czech z Czechem i papierek jest nasz. Jakiegoś niewinnego Italiano, którego nigdy w życiu nie widziałem. Magnetem prosto w brzuch. O tak, jak w worek, bezkarnie. Weź, weź tę łapę. Wszystko się wypaczyło. To, co było zbrodnią, jest w czasie wojny cnocą. Wszystko to jest wielki cyrk i dom wariatów. No masz, no. To jest straszne świństwo. Nie mogę. Pomogę ci. Masz mój. Możesz się nie trudzić, bo ten rozkaz jest przeterminowany, w dodatku fałszywy. No widzisz, i tak było świństwo. To papierek noszę właśnie na przynętę dla takich jak ty. Ludziom to się wszystko lepi do palców. Na własny użytek mam coś znacznie lepszego, tylko że to wy na nic się to nie zda, bo jest was pięciu. Dokładnie was sobie obejrzałem. Chcesz coś zobaczyć? To jest urzędowe pismo zawiadamiające majora Hansa von Kreuzberga, że został odznaczony orderem za męstwo i że ja mam mu to wręczyć. Patrz. Podziwiaj. Widzisz? Zostaw to, widzisz. Piękna rzecz, co? Najpierw zawsze melduje się w komendanturze i od razu wyjmuje order, to wszystkich hipnotyzuje. Pytam, gdzie jest najbliższy szpital wojskowy, bo muszę odnaleźć majora. Ale oczywiście w szpitalu go nie ma. Więc proszę o potwierdzenie, że go daremnie szukałem. Dostaję je i mam dokument. I tak podróżuję już 2 lata. W szpitalu przeważnie, muszę ci powiedzieć, najadam się dosyć. A co będzie, jak go znajdziesz? Von Kreuzberga? No. Przecież on istnieje tylko na papierze. A ten order? No, kosztował mnie 200, ale opłaciło się. Zdaje się, że z tym orderem doczekam końca wojny. Teraz wybieram się do Wiednia. Chłopaki! Chłopaki, mam papier! Papier, pozwolenie załatwię! Cicho! Zdobyłem! Cicho, przestań się wydzielać! Musisz się teraz zdegradować do kaprala, bo zdobyłem dokumenty na kaprala! Spiłem go w trupa, rozumiesz? Tak, spiłem! Uważajcie na papier! Uważajcie! Dlaczego on jest niezabandażowany? Nie wiem. Przez godzinę go nie było. Wrócił bez bandaża. Krczycz Wasyl, kapral. I 4 koniuchów. Jadą do szpitala w Morawskiej Ostrawie. O, dobra, ważne. Jeszcze jeden dzień. Dobre i to. Szczególnie, że Ostrawa leży w przeciwnym kierunku niż Wiedeń. No to co? Zawsze możemy powiedzieć, że nam się pomyliły pociągi, nie? To się zdarza. Dobra, idziemy. Ej, pomóżcie mi! A, prawda. Ty ochlapusie, ty pijaku jeden! Masz cwaniaczkę. No daj. Dobra. Nic?
ja ci to zaraz... Dobra, 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 no. No co? Przecież nic nie mówię. Fura? Eta, teraz uważaj. Raz. Miała takie... Był na dziwkach, a mówi, że szukał dokumentu podróży. Nic się nie martw. Na Wiedniu sobie odbijesz. Co za bydle, bracie. Cycki takie, że nie wiedziałem, gdzie front, gdzie tył. A to brzmi jak kuplet z naszego teatru. Z jakiego teatru? A tego, co w nim pracowałem. Znaczy, byłem. Znaczy, pracowałem. Teraz, ktoś ty pracował w teatrze? Mówiłeś, że byłeś krawcem. Ja jestem krawcem, ale teatralnym. Ja się tam napatrzyłem na mnóstwo artystów. A ten kuplet, co mi się przypomniał, to on był taki trochę z mojej branży. Taka rozmowa krawca z klientem. Czekaj, ja go umiałem na pamięć. Jak to było? Aha. Pan mnie chwalisz. To jest front, luksus. Widać nawet stąd. To są klapy. To jest gors. To jest sznyt. To męski tors. Taki front, wiedeński szyk, styl wojskowy, poznasz w mig. Taki front, wiedeński szyk, styl wojskowy w mig. Pan się pytasz, jak to jest? Front cacany, a tył pies. To jest moda, a nie błąd. Tyły głupstwo, ważny front. Kto nie pojmie tego w lot, nie jest dobry patriot. Kto nie pojmie tego w lot, nie jest patriot. Proszę dokumenty, panowie. Dokąd właściwie jedziecie? Czy wiecie, że to jest pociąg do Wiednia? Tak, a nam powiedzieli, że do Morawskiego Ostrawy. Nie zawracajcie gitary. Schlaliście się i wsiedli do pierwszego pociągu. To dla mnie zupełnie jasne. Morawska Ostrawa. Tak. Przecież jedziecie w przeciwnym kierunku. Rzeczywiście, panie kapralu, wczoraj spotkaliśmy kolegę i... No, schlaliśmy się troszeczkę, ale niech pan nie melduje, bo w naszej jednostce to... Macie szczęście, że trafiliście na mnie. Gdyby nie ten srebrny medal, złożyłbym meldunek. Przez opilstwo straciliście co najmniej 2 dni. Na trzeciej stacji musicie wysiąść i przesiąść się do właściwego pociągu. Na której? Na trzeciej. Aha. Alkohol kapralu to zguba ludzkości. Kto ma słabą wolę, nie powinien pić. Pamiętajcie, na trzeciej stacji. Lutonowi? Wprowadźcie natychmiast do komendanta stacji. Tak jest. Co? Tak jest. Odstawiliście wagon z takim ładunkiem w oczny tor? Prowadź do komendanta. Bez rozkazu, panie podporuczniku. Gdybyście nie odłączyli nas od składu pociągu, dawno już bylibyśmy w Wiedniu i nie miałbym tego kłopotu. Panie kapralu, macie iść ze mną. Czyś ty, bracie, oszalał? Nie widzisz, ile jest pieniędzy na stole? Masz iść ze mną do komendatury. Nigdy nie zdołam udowodnić, że zrobiliśmy wszystko, żeby utrzymać go przy życiu. Wszyscy staniemy przed sądem wojennym. Niech się pan uspokoi.
jeszcze nie umarł. Nie umarł! Panie kapitanie, melduję, że odnalazłem kaprala z jednostki weterynaryjnej. Zdaje się, że mamy szczęście! Diabli nadali tego Benedeka. A to nas urządził z tym rozkazem podróży. Co on powiedział? On powiedział, że musimy się dowiedzieć, co temu koniowi jest! Więc po to do cholery kazałem was wezwać! On jest niemowa, czy co? Nie! Ale jemu wczoraj matka umarła i on jest w stanie szoku! Ja też jestem w stanie szoku! Ten koń jest darem szefa sztabu na dowódcy floty! On musi żyć! Jest jakaś nadzieja, że on przyjdzie do siebie? Jeśli pan porucznik ma na myśli pana kaprala, to melduje posłusznie, że nie wiem! Ale co się tyczy konia, to radziłbym wezwać na konsultację szeregowca Benedyka! On jest ze wsi! Gdzie on jest? W bufecie! Co? Gdzie? W bufecie! Wezwać go! Biegiem! Może wiecie chociaż, co on zeżarł? Nie, jesteśmy tutaj dopiero od rana. A kto się nim przedtem opiekował? Siedzą w pudle, podpadają pod prokuratora. Rozkaz wykonałem! Kto przejął karty? Chudej. Ile jest w banku? Drugie tyle. Och, chryste. Co on mówi? I temu koniowi trzeba zrobić lewatywę. Ale skąd wziąć irygator do lewatywy? Mamy swój! Gdzie? W bufecie! Panie poruczniku! Panie poruczniku! Widziałem! Przyjechał Eszelo z artylerzystami i oni mają konie! I doktora! I on zgodził się przebadać tego konia! O, idzie! Chodu. Lewatywa przy skręcie centralny poświęcony. Myślisz, że bufet ma tylne wyjście? A, co? 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 Gdzie z tymi łapami? Chudej! Chudej! Ej! Nie bój się! Chłopaki, biją na szyję! Bo widzisz, życie jest jak wielki żelazny most. Dlaczego? Nie wiem. Nie odwraca się gwałtownie, ale rzuć okiem na tamto połamane drzewo. Widziałeś? Tam się ktoś czai. Kto to może być? Żandarmi, to jasne. Krucyfiks. Ciekawe, ilu ich może być? Chyba dwóch. Poczekajcie. Czy oni mnie tu widzą? Myślę, że nie. Jesteś schowany za tym drzewem. W takim razie myślą, że jest nas cztery. Trzech z was wyjdzie na drogę, ty chudej zostań tutaj.
Będą się musieli rozdzielić na dwie grupy i wtedy łatwiej je wykończymy. Dobra. Faber Baldini, ze mną. Cześć, Chudej. Pilnuj ognia. Widzisz coś? Nic. Nie ruszaj się, mają lornetkę, sukinsyny. Co teraz? Nie spuszcza z nas oka. A ten drugi? Zajdę ich od tyłu. A ty zostań tu przy ogniu i ruszaj się, żeby cię widzieli. Wsiadł jeden! Ja ci pokażę! Patrzcie, wszystko nam zeżar! Ktoś tu jest. Dezerter jako wy. Czech? Słowak. Dokąd idziesz? Do Łowu. Do Preszowa. Jezus Maria, kartofle się spalą! Słowa, chodź! Szybko! A na włoskim froncie byłeś? Byłem. Na Wisonco. Piawą, Italiamento. Nad Piawą wzięli mnie do niewoli. Może to ty mnie brałeś? Kto wie. W każdym razie strzelaliśmy do siebie. Też do ciebie strzelałem. Tylko, że nie trafiłeś. Na szczęście oko miałeś do dupy. Do dupy. Jakbym chciał, to już byś tu dzisiaj z nami nie siedział. Masz się czym chwalić. Ludzie, jakie to wszystko głupie. A wy? Dokąd chcecie dojść? Szliśmy z Trencina na Wiedeń, ale musieliśmy zejść ze szlaku, to chyba idziemy na Brno. Ludzie, co wy? Idziecie na Koszyce. Zobaczcie, gdzie jesteście. Henduch! Bist du eigentlich gestern bei der Lili Brocken?
Wysoki Cesarsko-Królewski Trybunale Wojenny. Spełniając swój zaszczytny obowiązek wobec ojczyzny, starałem się nazwać po imieniu zbrodnicze czyny tych zdrajców i nikczemników. Scharakteryzowałem ich podłe sylwetki pozbawione elementarnych cech ludzkich i żołnierskich. Przywołałem tu, przed wasze sprawiedliwe oczy, karny, lojalny szereg wiarygodnych świadków, ich łajdactw i niewysłowionej niewdzięczności. Niewdzięczności wobec ich najświętszej matki armii! Pora więc na wnioski. W imieniu honoru cesarsko-królewskiej armii domagam się dla oskarżonych jedynego możliwego wymiaru kary. Kary śmierci. Cisza! Panie generale, ważna wiadomość. Rozprawa zostaje odroczona. Następny termin rozprawy zostanie podany za godzinę. I co się stało, panie generale? Wzywają nas na nadzwyczajną naradę w komendzie powiatowej. Panowie, jest nieźle. Panowla, żeby się widzieli, jak frajna bryka z koszar na cyrmater. Tu wczoraj ze 300 sztuk nawiało. Mówią, że cesarz abdykował. A ktoś z Wiednia przyniósł wiadomość, że cesarz zwariował. No? Uwaga, szef, popatrzcie, kurza noga, co się tam dzieje? Panowie, trzeba wiać. Skiepszamy. Ale na dole drzwi zatarasowane. No, wyfruniemy tędy. Juśku! Dobra! Trzymaj linę. Ja idę pierwszy. Kania! Uważaj! To nie dla mnie. Hej! I to zawsze jesteście wygodni!
Rozkazuję natychmiast złożyć broń. Jeżeli nie posłacie rozkazu, będziemy strzelać. Haber, co ci jest? Haber. Rykoszet. To rykoszet z pistoletu tego Szwaba. Moryc, nie umieraj, bo cię zabiję. Moryc. Żyje! Chciałem tylko sprawdzić, czy umiem grać poważne role.